Były senator uniewinniony w sprawie zabójstwa dziennikarza. Sąd apelacyjny w Poznaniu utrzymał w mocy wyrok uniewinniający byłego senatora, Aleksandra Gawronika, od zarzutu podżegania do zabójstwa dziennikarza Gazety Poznańskiej Jarosława Ziętary. Do zdarzenia doszło 1 września 1992 roku. Ziętara zginął w drodze do pracy. Jego ciała nigdy nie odnaleziono. W 1999 roku uznano go za zmarłego. Ostatnia sprawa Gawronika dotycząca tych wydarzeń toczyła się od 2016 roku. Po sześciu latach został on uniewinniony przez Sąd Pierwszej Instancji. Tymczasem orzeczenie Sądu Apelacyjnego jest już prawomocne.